To nie będziesz tego rzucał na internety. No, może kiedyś. Płaczę już, bo mnie tu ten łzy, mnie tutaj światło na... Cześć Boże, witam serdecznie. Kolejna niedziela Wielkiego Postu. Życie bez przyjaźni to by było jak świat bez słońca. Dlatego dzisiaj jestem u swojego serdecznego przyjaciela, księdza Andrzeja Krupy, i to z nim was dzisiaj zostawiam. Spadam. Witam wszystkich serdecznie. Ponieważ się zmarzysz, mnie poprosił, żebym w tą niedzielę jednak ja poprowadził rozważania do Słowa Bożego. Więc jesteśmy w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia Słowa rozpoczyna się od Księgi Wyjścia, a dokładnie od wydarzenia, które dokonało się na Górze Synaj, kiedy Mojżesz otrzymuje 10 przykazań. Każdy z nas je doskonale zna. Jest to swoiste wskazanie Panu Bogu, że jeśli idąc za tymi wskazaniami, to co On nam daje, co ofiarowuje na Górze Synaj, osiągniemy Boże błogosławieństwo i Królestwo Niebieskie. I tutaj to pięknie łączy się z Ewangelią, która dzisiaj przypada. Ewangelia o oczyszczeniu świątyni przez Jezusa. Moment, kiedy Jezus przychodzi do swoimi uczniami przed świętem Paschy i konstruuje najpierw bicz, a potem rozrzuca stoły przekupniów, tych, którzy handlowali, i mówi Żydom o tym, że on w 3 dni zburzy tą świątynię i postawi ją na nowo, mówiąc właśnie o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. I zarówno pierwsze czytanie, jak i dzisiejsza, jak ta Ewangelia, przede wszystkim pięknie pokazuje, że wiara jest procesem. Procesem, którym człowiek się rozwija w tej relacji z Panem Bogiem. Po pierwsze, najpierw naród wybrany otrzymał 10 słów z góry Synaj. Słowa, które miały pokazać, że są wierni Bogu i za to wierność mieli być nagrodzeni. A tutaj mamy Chrystusa, który pokazuje, że nie zewnętrzne znaki dokonujące się w świątyni, ale serce człowieka ma zostać przemienione i oddane, by w ten sposób budować swoją wiarę. Tak szczerze, to od momentu, kiedy wybuchła pandemia, patrzę na swoją też osobistą relację z Panem Bogiem i na to, co się dzieje i w Kościele, i w całym świecie, że jednak Pan Bóg zarówno w Wielkim Poście, jak i każdego dnia oczekuje od nas nie tego, żebyśmy zmienili swój ubiór, swoje postępowanie, tylko najpierw potrafili zmienić swoje serce. I to jest najpiękniejszy wymiar dzisiejszej Ewangelii. Najpierw oczyścić świątynię z tego, co nas blokuje w relacji z Panem Bogiem, tego, co nam przeszkadza. Może to są jakieś gesty, może to są jakieś słowa, może to jest jakiś drugi człowiek. Że najpierw to musimy oczyścić, żeby Bóg prawdziwie wniknął w nasze serce i żeby z tej miłości do Niego dopiero zrodziło się nasze życie codzienne. Oczyszczenie świątyni to jest wskazówka dla nas, abyśmy pamiętali, że Bóg nie chce, żebyśmy rozdzierali szat w Wielkim Poście, żebyśmy rozdarli serce, żeby On w to serce mógł wniknąć. Myślę, że dlatego też Mojżesz, kiedy otrzymuje 10 przykazań, kiedy otrzymuje dekalog na Górze Synaj, kiedy zszedł z nimi na dół i zobaczył, że jego pobratyńcy tak naprawdę zerwali przymierze z Bogiem, zniszczył te tablice z przykazaniami. Myślę, że to pokazuje, że w człowieku, w nas, każdym z nas jest bardzo wiele takich pokładów, gdzie wydaje nam się, że przez swoje pewne gesty czy słowa będziemy lepiej wierzyć, będzie nam się lepiej układać relacja z Panem Bogiem, ale jest zupełnie inaczej. Chrystus, oczyszczając świątynię jerozolimską, chce, byśmy oczyszczyli swoje serce, by Bóg miał do Niego dostęp. Dostęp w swoim Słowie, dostęp w sakramentach, i wtedy faktycznie wiara zaowocuje. Żydzi nie rozumieli, co Jezus do nich mówi, kiedy mówił o 3 dniach, że w 3 dni odbuduje tą świątynię. Również i w nas chce odbudować swoją świątynię. Miejsce święte, w którym będzie się z nami spotykał, gdzie będzie przemawiał do nas, kiedy będzie nawracał nasze serce. Ale musimy najpierw pozwolić mu, żeby on tą świątynię oczyszczał. Jeszcze dla mnie taki przepiękny obraz to jest Jezus kręcący bicz świątyni. Siedzi cierpliwie i kręci bicz, żeby powywracać stoły. Nie bije nikogo. On wywraca nim stoły, rozrzuca pieniądze. Myślę, że ta cierpliwość bardzo potrzebna nam jest dla nas samych. Bo bardzo często w tej relacji z Panem Bogiem jesteśmy strasznie niecierpliwi, bardzo szybko chcielibyśmy coś zrobić, coś osiągnąć. Nam się wydaje, że wystarczy jedna spowiedź, raz pomodlimy się, przyjdziemy na mszę świętą i już będzie prościej. Właśnie nie.
Jezus tym gestem kręcenia bicza uczy, żebyśmy byli cierpliwi w oczyszczaniu swojego serca i w budowaniu też relacji z Nim. Żebyśmy nie podupadali wtedy, kiedy przychodzą przeciwności, kiedy przychodzą trudności, kiedy brakuje nam czasu, jesteśmy zmęczeni. Chrystus chce, żebyśmy też byli cierpliwi wobec siebie samych. Często nam brakuje cierpliwości do drugiego człowieka, ale najpierw myślę, że nam brakuje cierpliwości do nas samych. Pozwólmy, żeby ten Wielki Post był momentem, kiedy oczyścimy swoje serce dla Pana Boga. Że na nowo nasze wnętrze stanie się Jego świątynią, ale też bądźmy cierpliwi w tym oczyszczaniu. Pozwólmy, żeby Pan Bóg tą delikatną miłością, którą nas obdarza każdego dnia, odkrywał na nowo te pokłady w naszym sercu, gdzie brakowało Jego miłości, gdzie brakowało nam cierpliwości do nas samych, brakowało miłości do siebie. I wtedy pozwólmy, żeby faktycznie ten czas, nie tylko Wielkiego Postu, ale każdy moment, kiedy spotykamy się z Bogiem, był spotkaniem ze Świętym w naszym sercu, by to nasze serce rozdarte przez Jego miłość stawało się świadkiem dla drugiego człowieka i pociągnęło innych do Boga. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki, Andrzej. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie nasz kanał. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. Subskrybujesz? Subskrybujesz. To bardzo dobrze. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Szczęść Boże i do zobaczenia. Szczęść Boże.